Witam serdecznie wszystkich ponownie. Jesteśmy w takim momencie historii, gdzie nastąpiło bardzo wiele zmian. Jesteśmy właściwie na początku dużej zmiany na scenie światowej. I to, co możemy powiedzieć, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ten duch, który kontrolował ten obszar w Europie, którym dzisiaj żyjemy, do 1989 roku, ponownie próbuje odnowić swoje wpływy. Próbuje na nowo ustanowić imperium, pod którego wpływem była również Polska, ale też wiele innych narodów, które po 1989 roku odzyskały pełną niepodległość. I to, co stało się w lutym i co dzieje się do dzisiaj w dosyć dużym tempie między Rosją a Ukrainą, to, co dzieje się dzisiaj z Krymem, jest początkiem czegoś, o czym mówiliśmy wcześniej, o czym wielu proroków mówiło, że imperialny duch, kontrolujący duch, który stoi nad Rosją, czy jest nad Rosją, będzie chciał na nowo odnowić swoje wpływy. I musimy sobie uświadomić to, że to nie jest sytuacja, którą możemy zlekceważyć dzisiaj. Ze względu na to, że jesteśmy narodem, który ma bardzo silne, prorocze DNA, jesteśmy w stanie rozpoznawać wiele zagrożeń w takim momencie, kiedy inne narody jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy albo próbują to lekceważyć. To nasze prorocze DNA, to nasze zrozumienie pewnych mechanizmów duchowych, które działają w narodach, zostało wzmocnione przez 123 lata zaborów, zostało wzmocnione przez okres ciemnej nocy nazizmu, zostało wzmocnione i ukształtowane jeszcze mocniej w czasach panowania komunizmu w naszym narodzie. I żyje jeszcze wielu ludzi, którzy pamiętają czas komunizmu i wiedzą, co to znaczy być pod wpływem tego ducha, który dzisiaj podnosi się w taki bardzo nagły, niespodziewany może dla wielu sposób w Rosji. Wiele narodów Europy Zachodniej jest zaskoczonych, ale myślę, że wielu z nas nie jest zaskoczonych. To jest coś, co wiedzieliśmy, że jest uśpione na jakiś czas. Narody wzięły swoją wolność. Polska przeżywa najlepszy okres bodajże w swojej całej historii, jeżeli chodzi o taką ekonomiczny rozwój i prosperowanie. Jest głoszona Ewangelia swobodnie na ulicach. Nie ma żadnych przeszkód. Mamy pełnię wolności dzisiaj. Ale ten duch, on nigdy nie został całkowicie usunięty. Więc rozpoznajemy to zagrożenie i zdajemy sobie sprawę z tego, że czasy, w których żyjemy, mówią nam o jednej rzeczy. Pokój nigdy nie jest zagwarantowany na wieki. Od czasu do czasu w historii zdarzają się takie trudne momenty i my dzisiaj musimy stanąć jako naród, jako Kościół w narodzie, musimy stanąć w takim miejscu i w takim usposobieniu, które zatrzyma tego ducha. Dlatego, że wcale nie jest przesądzone, że inwazja, która się rozpoczęła od całej tej sytuacji na Krymie, że ona musi dojść i odbudować, i ten duch może nie odbudować, przepraszam, całego tego imperium, które wcześniej miał. Diabeł przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i wytracać. Ewangelia Jana 10:10. A Jezus przychodzi po to, aby dać życie i obfitość błogosławieństwa. Moce i zwierzchności nad narodami nie chcą przebudzenia, bo wiedzą, że stracą nad narodami kontrolę. I Ukraina, jakkolwiek znajduje się w bardzo trudnym miejscu, jeżeli chodzi o ekonomię, Ukraina ma wielu ludzi, którzy kochają Pana. I powstało wiele wspólnot i kościołów, które są żywe i które są oddane Bogu. I to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, mówi o jednej rzeczy. Bóg chce dać Ukrainie przebudzenie, a diabeł chce przynieść wojnę. I taka jest stawka. Bardzo się cieszę, że Polska zdała w tych dniach egzamin, że nasi politycy i że zwykli ludzie stanęli za Ukrainą na dwa sposoby. W praktycznej pomocy, ale też w modlitwie. Dlatego, że Ukraina
tych dwóch rzeczywistości bardzo dzisiaj potrzebuje. Ale jest to tylko przyczółek, jest to tylko początek pewnego procesu, tak jak wspomniałem wcześniej, odbudowywania tego imperium, które Rosja kiedyś miała, jeżeli chodzi o te tereny, które również znajdują się, pod którymi my również się znajdujemy. Bardzo ważne jest dzisiaj dla nas, dla wierzących, w jaki sposób będziemy patrzeć na Rosję. Z jednej strony nie mamy złudzeń i jest nam przykro, że to, co się stało z Rosją, prowadzi ją tak naprawdę w bardzo niebezpieczne miejsce. Dlatego, że myślę, dla wszystkich jest wiadome, że większość narodu stanęła za tą agresywną polityką Kremla, stanęła za Putinem i popiera wszystkie jego działania. Jest garstka ludzi, którzy się na to nie zgadza. I w tym miejscu jest bardzo ważne, żebyśmy, szczególnie my jako wierzący, trzymali nasze serca we właściwym usposobieniu wobec Rosjan. Wobec Rosjan mówię. Dlatego, że nie toczymy walki z krwią i ciałem, nie toczymy walki z Putinem, nie toczymy walki z dumą państwową, nie toczymy walki ze społeczeństwem rosyjskim. Bóg kocha Rosję. I my również musimy kochać Rosję. Musimy trzymać nasze serca, żeby nie dać się pogardzie wobec tego narodu. To, co często miało miejsce w czasach komunizmu, to dzisiaj nie może mieć miejsca. Myślę, że jesteśmy jako Kościół na tyle dojrzali, na tyle, myślę, rozumiejący Boże Słowo, które mówi, że mamy kochać nawet naszych nieprzyjaciół. Nie pozwólmy sobie na pogardę w naszych sercach. A z drugiej strony musimy rozumieć, że sąd należy do Boga. Bóg, Pismo uczy, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. 1 Piotra 5,5. To Bóg jest Bogiem, a nie człowiek. I wszyscy rządzący, wszyscy władcy świata muszą o tym pamiętać. Psalm 2 mówi o władcach tego świata i wzywa ich do tego, aby byli rozsądni i bali się Boga, bo inaczej zgubią drogę. Na naszych oczach widzimy, jak Rosja w tych dniach zgubiła drogę. Dlatego tym bardziej potrzebuje naszej modlitwy i naszego wsparcia. Jeszcze jeden aspekt tego, co się dzieje. Zwróćcie uwagę, jak bardzo jest ważne to, że Polska od kilku lat szuka czy odkrywa bogactwa, które Bóg ukrył w tej ziemi. I takim pierwszym ewidentnym dowodem tego, że Bóg tego chciał, jest to, że mamy jakieś zasoby gazu łupkowego. I że już w tym roku nastąpił początek eksploatacji z pierwszego odwiertu. Módlmy się o to, żeby firmy, które to robią, żeby miały mądrość, żeby były błogosławione i żeby trafiły na właściwe źródła, które będą obfite w gaz. Dlatego, że Bóg, przynajmniej z mojej perspektywy, od 2008 roku, to jest moje osobiste doświadczenie, mówił, że mamy szukać jako Polacy surowców ziemi po to, z dwóch powodów. Po pierwsze, że przyjdzie taki czas, że Rosja będzie szantażować ekonomicznie Polskę i Europę Zachodnią. I niestety Europa Zachodnia i my też trochę pozwoliliśmy na to, uzależniając się od surowców, które płyną z Rosji. Ale Bóg w swoim miłosierdziu mówił do Kościoła, przynajmniej z mojej perspektywy, tak jak wspomniałem, od 6 lat, że powinniśmy szukać w naszej własnej ziemi tych surowców, które są nam niezbędne, żeby nasza gospodarka normalnie mogła funkcjonować. I chwała Bogu za to, że Bóg nam pozwolił to zrobić, że od kilku lat jest poszukiwane i są odkryte złoża gazu łupkowego. Ale za tym idzie następna rzecz. Następny surowiec, który Bóg ma dla nas i który jest ukryty w tej ziemi, to jest ropa naftowa. I moi drodzy, warto się o to modlić, dlatego że w czasie kryzysu Bóg chce się okazać Bogiem. W czasie kryzysu narody muszą wiedzieć, jak się zachować. Dlatego potrzebujemy tych dwóch rzeczy. Z jednej strony potrzebujemy modlić się za Ukrainę i za Rosję. Modlić się o naszą wschodnią granicę, żeby Bóg ją chronił, żeby posyłał swoich aniołów. A z drugiej strony potrzebujemy modlić się za rządzących w naszym kraju, żeby podejmowali mądre decyzje. Błogosławić i modlić się za biznes i za te firmy, które szukają tych bogactw, które są ukryte w tej ziemi, po to, żeby mogły być w czasie Pana odkryte i szybko eksploatowane. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyśmy nie ulegli temu szantażowi czy tej presji, która będzie coraz bardziej przychodzić ze strony Rosji. Jeszcze raz przypominam, nie walczymy z Rosją, ale
jesteśmy przeciwko mocom i zwierzchnościom, które są nad tym narodem. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to bogactwo ma zaspokoić nasze potrzeby, ale też ze względu na to, że nasze powołanie jest być Józefem dla narodów. Bóg chce, żebyśmy byli wsparciem, żebyśmy pomogli innym narodom, które będą pod tą presją. Moi drodzy, w historii bardzo często było tak, że narody, które miały z nami przymierza, w momencie, kiedy byliśmy, i to dotyczy szczególnie XX wieku, kiedy byliśmy w czasie, kiedy Niemcy napadły na nasz kraj, kiedy Rosja 17 września zrobiła to samo, narody opuściły nas, przymierza nie zostały dotrzymane. I jesteśmy w jakimś rodzaju przymierzu, będąc w Unii Europejskiej. I mamy współpracować z narodami, mamy błogosławić narody, mamy blisko współpracować z Niemcami. To jest nasz naturalny sąsiad i stał się w ostatnich latach naszym naturalnym przyjacielem. Ale z drugiej strony nie możemy polegać na ludziach. I dlatego my jako wierzący musimy przede wszystkim polegać na Bogu. Dlatego, że Bóg jest w stanie z nas wywyższyć jako naród pośród największego kryzysu i pośród największej presji. Nie możemy dać się lękowi. Dlatego, że wielu z nas pamięta czas komunizmu. Ja kiedy pomyślałem o tym, co się dzieje na Krymie i kiedy pomyślałem o tym, że może wrócić to, co było przed 89 roku, od razu zobaczyłem puste półki w sklepach. Od razu zobaczyłem tą szarzyznę i tą biedę, która nam wtedy towarzyszyła. I w moim duchu jest taki sprzeciw. Nie, Panie, proszę, nie dopuść do tego. Ale zobaczyłem, że próbuje mnie dopaść lęk. Nie możemy dać się lękowi. Musimy wiedzieć, że to Bóg jest Bogiem, a nie człowiek. Musimy wiedzieć, że Bóg jest większy. Biblia mówi, psalm mówi, chociażby wszystkie narody otoczyły mnie jak pszczoły, co mówi o duchowej presji, to ja jednak będę ufał Panu i mogę je zetrzeć w imię Pana. I oczywiście nie możemy być w arogancji, ale też nie możemy być w lęku. Nie możemy być w pysze, ale mamy być w miejscu uniżenia i pokory przed Bogiem. Dlatego, że Bóg jest w stanie nas ochronić. Tylko czy Bóg znajdzie ludzi, którzy będą wstawiać się do Niego? Czy Bóg znajdzie tą symboliczną dziesiątkę sprawiedliwych, którzy będą szukać Boga dla własnego narodu, którzy staną w wyłomie i będą się modlić? Jestem przekonany, że jest więcej niż 10 w naszym kraju, którzy w tych dniach szukają Boga. Nie tylko po to, żeby przetrwać, ale po to, żeby Polska stała się Józefem dla narodów, ale też ziemią Goszen, miejscem schronienia dla wielu ludzi, a szczególnie dla Żydów. W Rosji, na Ukrainie mieszka bardzo dużo Żydów. Bardzo dużo z nich się nie przyznaje do tego. Ale moi drodzy, przychodzi taki czas i ten duch, który się podnosi w tej chwili w Rosji, on obróci się z czasem przeciwko Żydom. I musimy pamiętać, że jako najbliższy sąsiad Ukrainy i Rosji Bóg nas przygotowuje, żebyśmy gotowi byli pod ich przyjąć, kiedy będą musieli uciekać z tamtych regionów. Polska będzie takim miejscem przyjaźni i schronienia dla Żydów. Taki jest scenariusz. Jestem przekonany, że tak jak byliśmy zaskoczeni, chociaż wiedzieliśmy, że mogą takie rzeczy się dziać, ale większość świata była zaskoczona tym, co się stało w lutym w Rosji, tak możemy być zaskakiwani przez rozwój wydarzeń, który będzie niespodziewany. Rzeczy będą się dziać nagle. Ale wiedząc o tym wcześniej, nawet jeżeli będziemy zaskoczeni, nie będziemy w lęku, nie będziemy nieprzygotowani na tego typu wydarzenia czy scenariusze. Jeszcze jedna rzecz. To jest Kościół w Rosji i na Ukrainie. Proszę, módlmy się za Kościół na Ukrainie i za Kościół w Rosji. Może szczególnie za Kościół w Rosji, chociaż też szczególnie za Kościół na Ukrainie. Dlatego, że te kościoły są solą dla ziemi. Wierzący są światłem dla świata. I ci ludzie tak naprawdę mają ostateczną odpowiedzialność za to, w jakim kierunku pójdą ich narody. Ukraina i Kościół na Ukrainie, Rosja i Kościół w Rosji potrzebują wiedzieć od Boga, co Bóg dzisiaj mówi do ich narodów. Potrzebują mądrość, jak się modlić za swoich liderów politycznych. Potrzebują słyszeć od Boga, gdzie jest zagrożenie i gdzie należy zamknąć drzwi, przez które może przyjść diabelska opresja na te narody. Ale tak naprawdę obydwa te narody potrzebują nawiedzenia Ducha Świętego. Więc módlmy się
o prorocze objawienie dla tych dwóch kościołów i też, żeby znalazły miejsce współpracy, żeby nie pozwoliły, żeby ten duch, który przychodzi, podzielił kościół rosyjski i ukraiński, żeby nie stały się wrogami dla siebie. Jest to bardzo ważne, dlatego że te kościoły mogą uczynić drogę dla tych narodów. Jest o wiele trudniej w Rosji. Jest paradoksalnie o wiele łatwiej na Ukrainie, chociaż Ukraina jest pod potężną presją. Ale na Ukrainie mieszka bardzo wielu Żydów i oni będą mieli kłopot. Chciałbym na koniec pomodlić się. Akurat jest w taki sposób, jestem ustawiony tutaj, że jestem praktycznie zwrócony w kierunku wschodnim, w kierunku Rosji. I pomódlmy się o takie trzy rzeczy. Może cztery. Panie, możesz tam, gdzie jesteś dzisiaj, możesz razem ze mną się modlić. Kiedykolwiek słuchasz tego nagrania, tego przesłania. Chcę pomodlić się najpierw za granicę wschodnią naszego kraju. Panie, proszę Cię, żebyś Ty posłał swoich aniołów, żeby wzmocnić wschodnie rubieże naszego kraju. Panie, nie po to, że chcemy zamknąć się na te narody, które są naszymi sąsiadami, ale po to, żeby żaden duch, który nie powinien przyjść do Polski, żeby nie przyszedł. Modlimy się o to w imieniu Jeszua Hamaszija. Panie, ale też posyłamy nasze błogosławieństwo, szczególnie na Ukrainie w tych dniach. Prosimy Cię, abyś wzmocnił Kościół. Prosimy Cię, aby Kościół nabrał odwagi i nabrał siły. Żeby słyszeli Twój głos, żeby widzieli Twoje dzieła. Żeby patrzyli na to, że Ty jesteś wielkim Bogiem, że Ty jesteś większy niż wszystko to, co ich spotyka. Panie, błogosławimy liderów, zarówno rządowych, jak i religijnych, na wszystkich szczeblach. Prosimy Cię, umacniaj ich serca w takim dawidowym przywództwie, w takim dawidowym rodzaju przywództwa. Panie, i wszystkich tych, którzy mają niecne plany, prosimy Cię, żebyś ich odsunął, żebyś obnażył te ukryte knowania. Panie, podobnie, jeżeli chodzi o Rosję, błogosławimy Kościół w Rosji i wołamy do Ciebie, daj im odwagę, Panie, żeby byli proroczym głosem, żeby chodzili do takich liderów politycznych jak Władimir Putin i żeby mówili do nich, co Ty myślisz o tej sytuacji, która jest dzisiaj. Panie, i też błogosławimy Władimira Putina. Panie, dlatego, że Ty chcesz zbawić jego duszę. Panie, Ty nie chcesz, żeby szedł tą drogą i pociągnął swój naród do zagłady. Ojcze, proszę Cię, żebyś posłał swojego ducha do niego. Żebyś otworzył jego serce. W imieniu Jeszua Hamaszijach. Panie, też prosimy Cię za Polskę, żebyśmy mieli właściwe usposobienie wobec Rosji. Panie, żeby rządzący, premier, prezydent, wszyscy parlamentarzyści i też my jako naród, żebyś osłonił nasze serca przed niechęcią, pogardą, nienawiścią, Boże mój. Panie, i modlę się o to, żebyśmy byli gotowi, żebyś nas użył, kiedy będzie potrzeba. Panie, i modlę się też za zasoby tej ziemi, żeby zostały wydobyte. Panie, dziękuję Ci, że powołujesz nas w tym czasie, że jesteśmy powołani jako naród na taki czas jak teraz, na czas kryzysu, po to, żeby być głosem sprawiedliwości, żeby być błogosławieństwem dla innych narodów i żeby pomóc w Twoim imieniu tym, których będziemy mogli pomóc. Dziękujemy Ci, że to Ty jesteś Bogiem, a nie człowiek. Niech imię Twoje będzie błogosławione. Błogosławię Was. Dziękuję, że wysłuchaliście tego do końca. Pozostajcie w pokoju Pańskim. Nasz Bóg jest większy. Biblia mówi, ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Żadna rzecz dla mnie nie jest niemożliwa. Amen.